Dobra, sprawdźmy, co tam nagrał. Dawno go nie oglądałem. Ja pierdzielę, on jest tak regularny, mając tyle subskrypcji. On musi mało na tych filmach zarabiać, jak mu się tak chce. Dobra, moi drodzy, więc teraz 100 popcornów w mikrofali challenge. Jestem ciekaw, co jest w stanie, czy przeżyjemy, czy ta mikrofala w ogóle przeżyje to wszystko. Zjadłem tą czekoladę. O! Kto jest strzela do blowka, nie byłem pierwszy. Dobra, poka efekt. Czekajmy, tego kurde, w której minucie to jest? Przecież tam na końcu jest na jakimś polu. A tutaj. Dobra. Może trochę odejdźmy. No, moi drodzy. Sprawdźmy teraz, co się stało, czy ten popcorn w ogóle się zrobił, czy... Ale fake na początku. Ale fake ten początek. Żeby tak oszukiwać dzieci. Zdaje się tego huku, także trochę to przymknij. To stary, to... Podejdź za... Chyba... Teraz już nie podejdź. Wyobrażacie sobie, że on to pewnie po tym nagraniu to wypieprzył? A dzieci w Afryce zjadłyby tą mikrofalę, także też... Następna rzecz, która jest minusem u Blowka, niestety. Spartiatics! KacperXD8, dziękuję ci bardzo za subskrypcję, bardzo dziękuję. Jesteś chyba 40, no tak, 40 subem, czy 41, nie wiem, ale dziękuję bardzo. Ja pierdzielę, jakiś specjal muszę zrobić, 40 subskrypcji. Kurde, na szybko, na szybko. O, dobra, specjal na 40 subskrypcji, no bo wpadło, ja nie zauważyłem, przepraszam was. Myślisz sobie, taka o zabawkę, nie? Że sobie możesz ściskać i tak dalej, fajne, nie? Ale specjalnie dla was. Dobra, zrobię to specjalnie dla was, czekajcie. Dobra, panowie, specjal. Dobra, to już po. Dziękuję bardzo za subskrypcję, zachęcam do subskrybowania dalej. Inne specjale będą na inne okazje. Dziękuję bardzo wam. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, to zostaw łapkę w górę. Dobra, może się zdajmy na los tak jak kiedyś. Gdzie ta myszka jest? Aha, na monetkach. Ohoho. Prawie szako, ale nie świeci się, czyli nie szako. Bo tak to by się świecił, widzisz? Prawie Sion? Dobra, czat, bo jest już tak bliska tego Gina, że tylko jak uznacie, że gramy Ginem, to gramy Ginem. A jak nie uznacie, to go ulosowanie dalej. Także napiszcie tak, jeżeli tak, a nie, jeżeli nie. A nie, nie uznajemy. No dobra, no to losujemy dalej. Aha, prawie znowu szako. Ile tu się da trafić, coś? A ja... No nie wiem, czat, według mnie... Myszka nie trafiła, tylko chyba ją musnąłem ręką przez ten, jak nie patrzyłem, naprawdę. Nie trafiła. Nie no, jak cały czat nie chce. O, no. Dobra. Tym razem chyba uznajemy, no nie no, tak wpieprzyło się aż w sam środek obrazka, także nie da się tego skipnąć. Dobra, czat. One shot Nasus. Tak jak Malik Montana chciał. Zrobimy. Skończyłeś się Żydzie? Powiem ci tak, ty myślisz, skończyłeś się Żydzie, ale pamiętaj, że Żydy nigdy się nie skończą i że jeszcze będziesz płacił odszkodowanie za drugą wojnę światową, Polaczku. Czy pokażę pokój? Ostatni. Dobra, czat, napiszcie, czy pamiętacie, jak pokazywałem wam swoje biurko, co było takie usyfione, pamiętacie? No to ja pokazywałem ten pokój, to biurko usyfione, a tam... Ktoś napisał komentarz, nawet syf na biurku ściągnąłeś od Majkuta. Z tego co zauważyłem, to w większości moi widzowie piszą te komentarze. No ale wiesz, coraz kreatywniej. Mnie to śmieszyło mocno. Ale w sumie Majkut widziałem, jakiś tam zarost zaczynał mu wychodzić na twarzy, także... Pierwsza rzecz, którą zgapił ode mnie, Worf. Widzicie, a od was co ściągnął? Nic. Dobra, skończył mu się ten Conqueror. Kurde, przeżył. Zablokował się pieprzony w dupę w minionach. Kurde, w dupę.
Ja pierdzielę, nie idzie. Dobra, trzeba tego infernalka przypilnować i może będzie dobrze. Kurde, panowie, pilnujmy tego. Dobra, nie rob. A. No masz rację, to nie jest chyba nawet B5. Patrz, patrz, patrz. Bajsujesz go w krzaczka. Znaczy w miniony. Dobra, kościu. Zero deadów challenge, no jak się uda, ale jakoś nie będę próbował, bo bardziej liczy się zabawa niż walka o to, żeby nie umrzeć. Chociaż to też może być to. Dobra, gościu. Znowu Adenasus? Nie no, kiedy jestem? Aha, wywaliło mi Lola, jak się biłem z Kazikstem. Dobra, w sumie tu może nawet wywalać giereczkę i tak jest za łatwo. On chyba tym Kazikstem patrzył, gdzie ja jestem na streamie. A że jest delay, to po prostu stał w krzakach. Chyba nie. Tak to tego nie zna prywatnie. Dobra, ereczka. Aha, mam 50 many i R-ka na miniony. Po co daje R na miniony? No bo szybciej stakuje wtedy, nie? Tak jest nadal to chyba. Ty, dosyć dużo ją zbiłem, co? A, my mamy tego Infernala, dobrze, bałem się już o niego. Ty, on zapieprze szybciej ode mnie? Nie. No ale ty mnie nie pokonasz. Musiałem sfleszować, panowie. Zirytował mnie ten małpiszon. Nice flash, Yasuo 05. Naprawdę, on musi pokazać, że jednak jest OTP Yasuo chyba, bo tak mi się wydaje, nie? Next day on Mike'u stream full Adenasus. No może zrobi i powie, że zrobił on pierwszy. Co się stało? O ja pierdzielę, w dupę, przepraszam was. Nie udał się challenge. Niestety, pierwszy dead. Mam nadzieję, że ostatni, no ale ilu ich tam było? 11-0 w ogóle on jest tym. 11 w dupę 0 jest tym zedem. Może ją dogonię, ale w sumie wątpię. Co ona robi? Ty co? Bot jakiś? Ja w ogóle zawsze krytę, także spoko. Czaję, czaję. Ale outplay, kurwa, niesamowite outplay. Ja pierdzielę, go nabiję. Dobra, dobra. F, kurwa, no. Ja pierdolę, no przepraszam, ale to już jest kurwa odrób, no. Dobra. To już jest odrób. Kurwa! O Jezu, przepraszam. No kurwa, nie mam many! No kurwa, no nie mogę, kurwa, się sobie zwolniać z kurwysyn. Się zebrali dzieci jebane na zebranie, kurwa. Gdzie on jest? Kurde, jeszcze nie padasz na hita? Myślałem, że ucieknie. Boże, Drake. Co, ile on ma R-kę? Kurde, w dupę, prawie go na hita zabiłem. Jest, wierzy? Co to? Nie! TP jak u Arquela, styl jak u Xayo, nos jak u Kubona. 2000 w Reda, not bad już. Podoba mi się bardzo, że zawsze mam kryta.
Kozak Zoły. Dobra, 1000 staków trzeba by. Patrz co się dzieje, patrz, ona myśli, że nic. Wspomnienia wracają. Ach, Hila użyła. Ty! Trzeba Yasuo, co ma tarczkę, zabić na hita. Kurde, co on taki twardy? A, bo on Sunfire'a ma. Pieprzony w dupę pod tanka poszedł, żeby nie padać. Ta Zoe to... W sumie lepiej działa niż kiedyś ten. Przez to, że mam to gówno i daje mi 200% kryta, a kiedyś było tylko 150, nie? Sorry, miniony ważniejsze. Kurde, jaki twardy ten gościu. Yasuo, 4 versus 1, 30. Konstant. Ty on przeżył? Kurde, gościu. Ty szybszy ode mnie jesteś? W ogóle ten Zedzik! Nie no, w dupę, żeby mieć takiego farta, to nawet ja takiego nie mam, rozumiesz? Chyba, że... Ale nie no, Ginso nie ma sensu za bardzo, niestety. Padł ten Zed? Uhuuu! Wefleszował w to. Potka jeszcze? No tak, zaraz polecimy. Zobaczmy, za ile takiego Reda uderza. Do 3200 tylko. Jakoś dużo nie jest. Dobra, ilu was? Ta od razu. Kurde, nie... O, zabiłem go. A, jeszcze Baron stoi. Dobra, no to go u tego Baronka, ale i tak 1000 nie mam. Musicie potestować czat sobie taką gierkę. Jakie to jest uczucie cudowne. A, nie dogonię go. Uważajcie, bo mi to zaraz... Dobra, nie. Ale testujmy. Ja pierdzielę. Za 1500 w tureta? Ale 1000 staków nie ma. Niestety. Żaby nie zabiłem na hita? 800 AD! 1000 staków prawie i żaby na hita nie... To jest jakoś obliczone, żeby to nie padło na hita, czy co? Ty no... Zabiłeś mnie prawie. Jest 1000! 1000 na czacie poproszę, bo jest 1000. Dobra, jazda. A Malik jeszcze na koniec, już tak. Ale i tak kozak, nawet z Malikiem. Lepszy jest niż kiedyś, bo nie byłem tak nafidowany jak wtedy, wydaje mi się. Wtedy miałem chyba 600 staków i 1300 staków z Q, a teraz zabiłem na hita dużo wcześniej, nie miejąc tego wszystkiego. A no tak, bo raz wyobraź sobie, że łącznie zadałem 2300 w turety, a jednym Q samym zadałem prawie 1600. O, Q&A nagrała. Kozak. Uwielbiam Q&A na Namjoon. Fajnie jest poznać ciekawą osobę. Moim zdaniem rodzice powinni wspierać swoje dzieci w każdej możliwej sprawie. Tym bardziej w pasjach, które rozwijają. To właśnie buduje ich osobowość, a posiadając... Przychodzisz do mamy. Mamo, pamiętasz tą dziewczynę, co miałem, Karolinę? No tak, synku. Takiego jej gonga zapieprzyłem, że nie żyje. Pomóż mi ją zakopać.
Dobrze, obejrzałam filmik na Nami-chan i będę cię wspierać. Chodź, tutaj obok taty ją zakupiemy. Mówisz o rozkładaniu parawanów na plaży. Moim zdaniem parawany na plaży to jest bardzo fajna rzecz, ponieważ daje nam... Co to w ogóle jest za pytanie? Jednakże z drugiej strony... Q&A, co sądzisz o wystawianiu parawanów na plaży w dupę? No i co ci da? Jaką to wiedzę dał człowieku, którego oglądasz na YouTubie? O, mamo, chodź szybko! Co się stało? To jest ta, ona, ta, daje okejkę na parawany. Mamo, szybko, oglądamy. No co to w dupę jest zapytanie do Q&A. Chociaż może ona już tyle tych Q&A zrobiła, że już nie ma o czym gadać, no nie wiem. Trony. Powinno się wprowadzić zakaz stawiania parawanów przynajmniej 5 metrów od linii brzegu. Bo to jest jakieś nieporozumienie, jak takie Janusze i Grażyny stawiają praktycznie parawany w morzu. I po pierwsze jest to trudność z przejściem dla innych ludzi, którzy idą gdzieś. Kiedy moje Q&A? No normalnie zapytaj ich za chwilkę o parawany, to ci odpowiem i na YouTube'a wstawię. Ty, ona ma chłopaka w ogóle. Jezus, nie oglądam jej już. Ja pierdzielę, czemu mi od razu nie powiedzieliście? To po co ja ją oglądam i daję te lajki w dupę kopane? Czemu mi nie powiedzieliście od razu? Dobro. Jezu, ile reklam! Boże, jak jeszcze raz w dupę napiszesz mi jeden z drugim, że dałem 4 reklamy na filmie, to ci tak wypieprzę w mordę łokcia, śmieciu. Jezus! O, typiarka od tatuażu w wieku 14 lat. Ja pierdzielę, wszystko się dodaje. Taki cukierkowy w ogóle ten Instagram jej strasznie, nie? Dobra, dziękuję za dzisiaj bardzo. Za suby, wszystkie followy, za wszystko, naprawdę. Za dotacje, za lucy. No, chyba... A najbardziej za miłą atmosferę. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, tak, tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.